Bożego. Potrzebujesz osobistego spotkania z Jezusem. Potrzebujesz uwierzyć w to, że tam na krzyżu Golgoty 2000 lat temu Jezus Chrystus oddał swoje życie za ciebie. O tym, że On tam przebaczył ci każdy twój grzech. Już więcej nie potrzeba żadnej ofiary za grzechy. Już nie musisz cały czas chodzić i starać się własnymi uczynkami zasłużyć sobie na Niego. Dziś jest dzień łaski, dziś jest dzień zbawienia, dziś jest dzień, kiedy możesz przyjąć Ewangelię Królestwa Bożego. Jezus Chrystus jest Panem, Jezus Chrystus jest Królem. Uwierz dzisiaj w słowa Ewangelii, uwierz, że On zmartwychwstał. Religia nie może cię zbawić, Kościół nie może cię zbawić. Tylko przez Jezusa. Możesz, Boże nam mówi, że musisz narodzić się na nowo z Bożego Ducha, aby wejść do Królestwa Bożego. Potrzebujesz osobistego spotkania z Jezusem. Potrzebujesz uwierzyć w to, że tam na krzyżu Golgoty 2000 lat temu Jezus Chrystus oddał swoje życie za ciebie. O tym, że On tam przebaczył ci każdy twój grzech. I już więcej nie potrzeba żadnej ofiary za grzechy. Już nie musisz cały czas chodzić i starać się własnymi oczekami zasłużyć sobie na Niego. Witajcie przyjaciele. Witajcie. Jesteśmy tutaj w Warszawie pod Kościołem Opatrzności. I jesteśmy tutaj, bo przed chwilą byliśmy w kościele przed mszą. Mateusz był przy ołtarzu i ogłosił ludziom pełną Ewangelię. Co to jest ta pełna Ewangelia? Przede wszystkim jest ona oparta o prawdę, którą głosił sam Jezus Chrystus. I ta prawda ma moc. Ta prawda ma moc cię zbawić. Bo zbawienie nie jest w żadnym kościele. Zbawienie nie jest w żadnych rytuałach. Zbawienie nie jest w żadnym chodzeniu do kościoła. Zbawienie nie jest w kościele ani w księdzu. Zbawienie jest tylko w prawdzie Jezusa Chrystusa. 2000 lat temu Jezus Chrystus powiedział, że się wykonało. Co się wykonało? Twoje zbawienie się wykonało. I Ewangelia mówi, że jeżeli uwierzysz w swoim sercu i jeżeli wyznasz swoimi słowami, będziesz zbawiony. Bóg zrobił swój krok. On już zrobił. Bóg wysłał swojego Syna, który został ukrzyżowany za grzechy każdego człowieka. Teraz, czy ty to przyjmiesz, czy ty przyjmiesz zbawienie, to jest twoja decyzja. I my tutaj głosimy to, żebyś ty realnie pojednał się z Bogiem przez to, co zrobił Jezus Chrystus. Pojednanie się z Bogiem to przyjęcie przez wiarę swoim sercem dzieła Jezusa Chrystusa oraz przyjęcie Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela do swojego serca. Tylko ten Jezus to jest żywy Jezus. Żywy Jezus. Nie Jezus w obrazku. Nie Jezus zamknięty w Eucharystii. Bo Jezus zmartwychwstał. I tego Jezusa musisz wezwać nad swoim życiem. I jesteśmy tutaj, żeby was wyzwolić. Żeby słowa prawdy was wyzwoliły. Żebyście szukali prawdy, a ona was wyzwoli. Zbawienie jest tylko w imieniu Jezus. Jezus. Tylko w imieniu Jezus jest zbawienie dla każdego człowieka. Więc nie zwlekaj i już dziś zawołaj do Jezusa, że chcesz Go poznać realnie. Mateusz, tak, co chodzi, mówiłeś tam? Chodzi o twoją decyzję. Wiecie, ja od dziecka byłem zawsze człowiekiem religijnym. Chodziłem do kościoła, więc po prostu znam ten klimat. I ja tu głosiłem proste słowa Ewangelii o tym, że człowiek musi się narodzić na nowo. O tym, że człowiek musi oddać życie Jezusowi. Że nie wystarczy chodzić do kościoła, się modlić, spełniać dobre uczynki, który ten kraj jest nasiąknięty tą wiedzą, ale ludzie sobie nic z tego nie robią. Dlatego dzisiaj wzywamy Cię, abyś pojednał się z Bogiem. Bez względu na to, jakim jesteś człowiekiem, bez względu na to, co przechodzisz dzisiaj w życiu, to przyjdź do Jezusa i powiedz: Jezu, chcę Cię poznać, chcę Cię doświadczyć taki, jaki Ty jesteś naprawdę. Bo religia nie jest w stanie Ciebie zbawić, nie jest w stanie zbawić jakieś sakramenty, tylko żywa osobista relacja. Musisz uwierzyć, że On zmartwychwstał, że on żyje, że trzeciego dnia On zmartwychwstał, że wszystko zrobił dla Twojego zbawienia. Już nic więcej nie musisz tutaj dodawać, po prostu uwierzyć. Chodzi o Twoją decyzję. Dzisiaj podejmij tą decyzję. Podejmij decyzję, oddaj życie Jezusowi. Uwierz te proste słowa Ewangelii, tak? Uwierz to, co Jezus po prostu dokonał na krzyż Golgoty. Święty.
ciebie.